się ku upadkowi chyli, idź i napraw mi go. Franciszek nie mógł się pomylić, to musiał być Pana głos. Życie kupieckie za sobą zostawił, pozbył się drogich szat. Bez butów ruszył prawie nagi, by siebie innym dać. Święty Franciszek najpierw pokochał ciszę, w niej przemówił do niego Pan, a brzmiało to właśnie tak. Ten dom się ku upadkowi chyli, więc idź i napraw mi go. Franciszek nie czekał ani chwili, wyciągnął do innych dłoń. Rany gnijące opatrywał tym, których nikt nie chciał znać. Bardzo rzadko odpoczywał, chorował, a jednak trwał. Święty Franciszek z Asyżu pieszo wyszedł, pomagał chorym tak jak mógł, w ich twarzach był sam Bóg. Święty Franciszek z Asyżu pieszo wyszedł, pomagał chorym tak jak mógł, w ich twarzach był sam Bóg. Ten dom się chyli ku upadkowi, idź i napraw go mi. Franciszek poszedł ludzi łowić, co mieli podobne sny, by wszystko, co się posiada, sprzedać i rozdać ubogim od tak. Potrzebującym przychylić nieba, być dla każdego jak brat. Święty Franciszek i jego towarzysze miłością zmieniali wokół świat, w imię tego, co serce im skradł. Święty Franciszek i jego towarzysze miłością zmieniali wokół świat, w imię tego, co serce im skradł. Chyli ku upadkowi, idź i napraw go więc. Franciszek zawsze był gotowy, by innym radość nieść. Bratem był mu księżyc, pies, kot i kwiat. Od nich uczył się wierzyć i służyć przez cały czas. Święty Franciszek z ptakami pogadać przyszedł, nie trzeba było wielu słów, pokój i dobro Bóg. Święty Franciszek z ptakami pogadać przyszedł, nie trzeba było wielu słów, pokój i dobro Bóg.